Pizzeria Marceli zaprasza na połączenie kunsztu pizzy amerykańskiej i włoskiej. Zadzwoń i zamów 728 008 028. Hotel Garden, ulica Piastów 14, Bolesławiec. Salon meblowy Mebelland. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem, montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszego salonu w Olsztynie i na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl. Maja, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Polacy mieszkający na Żytomierszczyźnie na Ukrainie zwrócili się z prośbą o pomoc do Polaków z macierzy. Chodzi przede wszystkim o ludzi starszych, którzy w czasie epidemii znaleźli się tam w bardzo złej sytuacji życiowej. Bolesławianie od 8 lat uczestniczą w dolnośląskiej akcji Mogiłem Pradziada Ocal od Zapomnienia. Po zaporządkowaniu polskich grobów na kresach II Rzeczpospolitej wolontariusze zawsze zawożą też dary dla żyjących tam Polaków. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nie będzie to możliwe, ale bolseccy wolontariusze chcą jednak zorganizować taką pomoc, która właśnie teraz jest szczególnie potrzebna. Dwa tygodnie temu zwróciła się do nas organizacja, to znaczy pani prezes z organizacji Związek Polaków na Ukrainie, akurat z Żytomierza, ponieważ w Żytomierzu dalej mieszka około 270 tysięcy Polaków, do których ja również jeździłam, a bardzo często jeździ główny organizator akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, pani Grażyna Orłowska-Sondaj. Wśród Polaków na Żytomierszczyźnie bardzo wiele jest starszych i samotnych osób, dla których pomoc z Polski była często ważnym elementem zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych. Te dary mają też dla nich bezcenną wartość sentymentalną, bo umacniają ich w przekonaniu, że ojczyzna o nich nie zapomniała. A trzeba mieć świadomość, że oni pozostali tam na dawnych polskich ziemiach, bo to Polska od nich odeszła, a nie oni od Polski. Ostatnie dary, jakie fundacja zawiozła do Żytomierza, to była żywność, którą zbieraliśmy w okolicach świąt Bożego Narodzenia. W tej chwili ta żywność już się skończyła, ale w związku z pandemią, która jest również i u nich, potrzebują środki czystości, potrzebują maseczki, potrzebują żywność, ponieważ tam właśnie bardzo dużo starszych osób, babć czekają na tą pomoc z Polski, a pomoc z Polski jest dla nich no, czymś bardzo takim emocjonalnym również. Potrzebna jest więc żywność, chemia gospodarcza i środki higieniczne. W najbliższym czasie Fundacja Studia Wschód zorganizuje transport tych darów. Rygory sanitarne nie pozwalają jednak obecnie na przyprowadzenie w Bolesławcu zbiórki takich artykułów. Jedynym rozwiązaniem jest więc wpłacenie datków pieniężnych, za które następnie zakupione zostaną dary. Pieniądze można wpłacać i na konto Bolseckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa, z zaznaczeniem, że chodzi o pomoc Polakom na Ukrainie, i na konto Fundacji Studio Wschód. Niedawno rozmawiałam z panią Grażyną Orłowską-Sondaj i obiecała, że jeżeli będzie jechała z pomocą, jeżeli granice już zostaną otwarte,
to ta pomoc trafi również do naszego partnerskiego miasta, do Zbaraża. Pomoc Polakom na Ukrainie, ale i dla Ukraińców potrzebujących pomocy organizują też od lat kluby Rotary z Polski. Wszystkie kluby polskie, Rotary, pomagają i współpracują ściśle z klubami Ukrainy i z ludźmi z Ukrainy, dlatego że to był kiedyś wspólny klub, to było wspólne gubernatorstwo, w tej chwili to jest rozdzielone, ale ta współpraca dalej powstała. My jako Rotary Jelenia Góra bardzo ściśle współpracujemy z Rotary w Równym i Rotary we Lwowie. Co roku jeździmy do Równego, pomagając finansowo temu klubowi, fundując pamiątki dla dzieci i młodzieży tam na miejscu. Gościliśmy dzieci, i polskie dzieci i biedne dzieci z Równego u siebie w Polsce, goszcząc ich nawet na święta. Chętni do pomocy mogą więc również kontaktować się z klubami Rotary. Ale też środowiska Polaków na Ukrainie mogą kontaktować się z tamtejszymi klubami Rotary, choćby w Równem, które leży o 200 km od Żytomierza. Anna Zuk, dyrektorka Bolesławskiego Powiatowego Urzędu Pracy, wygrała konkurs na szefową PUP-u w Jeleniej Górze. Swoje obowiązki w Jeleniej Górze zacznie pełnić już od sierpnia i zastąpi tam poprzednią dyrektorkę, która odeszła na emeryturę. Dotychczasowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Urszula Filipczuk odchodzi na emeryturę. W związku z tym faktem przeprowadzony został konkurs na wyłonienie nowego szefa tej placówki. Informacja o konkursie była umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze od 15 maja. Czas na składanie ofert pracy był do 27 maja. Zgłosiły się dwie osoby. Wczoraj, 28 maja, komisja konkursowa przeprowadziła pracę, która była podzielona na dwa etapy. Po pierwsze, sprawdzaliśmy zgodność dokumentów z przepisami ustawy, bo to właśnie ustawa wskazuje wymogi, które musi spełniać każdy kandydat, który chce piastować tak odpowiedzialne stanowisko. No i w drugim etapie zaprosiliśmy kandydatów na przesłuchanie. Największą liczbę punktów zdobyła Anna Zuk, obecna dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, wieloletni pracownik służb zatrudnienia. Wcześniej kierownik różnych referatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, osoba, która kieruje bardzo dobrze obecnie swoim urzędem. Za tą pracę wielokrotnie otrzymywała nagrody za wzorcowe wypełnianie obowiązków z zakresu promocji zatrudnienia. Także jest to naprawdę bardzo dobry fachowiec, merytoryczny i wierzę w to, że to dobre doświadczenie, nową energię przeniesie tutaj do nas, do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Anna Zuk. Pracę w jeleniogórskim PUP-ie ma rozpocząć w sierpniu. Ja chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować pani Dorocie Rauch, która obecnie pełni funkcję pełniącej obowiązki dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy. To właśnie pani Dorota teraz w tym trudnym czasie wzięła na siebie obowiązek ciężkiej pracy, wywołanej chociażby koronawirusem i realizacją zadań związanych z tarczą antykryzysową. Także w imieniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego dziękujemy pani Dorocie. Zapraszam teraz do obejrzenia wiadomości w skrótowej formie. Obecny tydzień kończy się na Dolnym Śląsku z liczbą 2530 osób z potwierdzonymi zachorowaniami na COVID-19. Kwarantanną bądź izolacją objętych jest 3829 osób, a nadzorem epidemiologicznym 994. Hospitalizacja dotyczy natomiast 345 pacjentów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w konkursach online z okazji Dnia Dziecka. Konkurs filmowy Ćwiczyć każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, polega na nagraniu filmiku o swojej sportowej aktywności. Natomiast w konkursie plastycznym Mój ulubiony sport należy stworzyć pracę plastyczną w tym temacie.
Szczegóły regulaminów obu konkursów dostępne są na witrynie internetowej MOSiR-u. Od początku czerwca Koleje Dolnośląskie przywrócą kolejne 52 połączenia regionalne. Po wcześniejszym zawieszeniu bardzo wielu połączeń, od początku maja były one przywracane. Od 1 czerwca stan liczbowy tych połączeń osiągnie 70% stanu sprzed zawieszenia. Przywracanie ich obejmie też trasę, przy której leży Bolesławiec. Dokładne informacje o przywróconych połączeniach znajdują się na witrynie internetowej kolei. Bolesławieckie Termy Solankowe ogłosiły przetarg na stawkę czynszu najmu trzech lokali w swoim budynku. Chodzi o dwa gabinety masażu i gabinet kosmetyczny. Chętni do prowadzenia tam takiej działalności gospodarczej mogą poznać szczegóły przetargu, kontaktując się z kierownikiem term. Po czasowym zawieszeniu rekrutacji do 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jej dowództwo wznawia nabór. Chętni do wstąpienia do tej formacji mogą skorzystać z dwóch dróg zgłoszenia swoich kandydatur. Można to zrobić osobiście w wojskowych komendach uzupełnień bądź wysłać deklarację drogą mailową. Najbliższe szkolenie podstawowe odbędzie się od 3 do 18 lipca, natomiast szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów od 11 do 18 lipca. Policjanci z Kruszyna zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, który dwukrotnie włamał się do baków samochodów ciężarowych na terenie gmin Gromadka i Bolesławiec i ukradł w sumie ponad 700 litrów paliwa. Mężczyźnie grozić będzie kara więzienia do 10 lat. Trwają prace przy tworzeniu wirtualnego Muzeum Pogranicza Polsko-Czeskiego. Tworzą go wspólnie Bolesławieckie Muzeum Ceramiki i Muzeum Czeskiego Raju w Turnowie. W toku są prace nad powstaniem wirtualnego Muzeum Pogranicza Polsko-Czeskiego. Na specjalnym portalu internetowym prezentowane będą eksponaty muzealne dotyczące tego regionu. Będzie to jeden z elementów projektu Brama do Świata Zbiorów, który realizują wspólnie Bolesławieckie Muzeum Ceramiki i Muzeum Czeskiego Raju w Turnowie. Czeski Raj to jest jeden z kolejnych przykładów objętych nawet opieką UNESCO parków, nie tylko w którym znajdują się niezwykłe formy natury, skalne miasta, ale również fantastyczne zabytki, no i przede wszystkim wybitne dzieła rzemiosła artystycznego. Przykład właśnie takich precjozów, jeśli chodzi o jubilerstwo, o szlifowanie kamieni szlachetnych, centrum od XIX wieku właśnie było w Turnowie. Trzeba pamiętać, że pierwsza szkoła w Europie powstała właśnie w Turnowie i stamtąd dopiero inne szkoły naśladowały i podglądały metody edukacyjne, które tam stosowano. Jednym z efektów współpracy obu muzeów była już wystawa czeskiej biżuterii z Turnowa, która została otwarta w maju ubiegłego roku w Muzeum Ceramiki. Unikalne jest to, że zwiedzający tę wystawę może zobaczyć kamień w jego naturalnej, surowej formie, który potem jest użyty w klejnocie. Projekt Brama do Świata Zbiorów potrwa do końca obecnego roku. Przedsięwzięcie dofinansowane jest przez Unię Europejską. Partner w Turnowie, ponieważ zna i słyszał, to jest dla nas oczywiste, o bolesławieckiej ceramice, a sami słyną właśnie z pięknej biżuterii, zaproponowali nam stworzenie, najpierw zdigitalizowania, później stworzenie internetowego portalu, na którym nasze skarby, naszego rzemiosła artystycznego będziemy wspólnie pokazywać. W Muzeum w Bolesławcu trwa obecnie digitalizacja i opisywanie eksponatów w formacie 3D w specjalnie do tego celu utworzonej pracowni. W jej wyposażeniu, prócz sprzętu komputerowego, ze specjalistycznym oprogramowaniem i nowoczesnych aparatów cyfrowych, znalazła się platforma do pełnoobrotowego fotografowania eksponatów. Po wydarzeniach zapraszam do obejrzenia programów Odkrywamy Historię z 2004 roku. Będzie między innymi o wapiennikach w Raciborowicach, ale będzie też wycieczka do Kraszowic i Nowych Jaroszowic. Zatem zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Czwarte publiczne liceum ogólnokształcące zakonu PR-ów imienia księdza Stanisława Konarskiego w Bolesławcu już od września. Przyjdź i zapisz się już dziś. Do wyboru dwa profile kształcenia. Matematyczno-fizyczny z przedmiotami rozszerzonymi, matematyka, fizyka, informatyka. Biologiczno-chemiczny z przedmiotami rozszerzonymi, biologia, chemia, język angielski. Niepodważalne atuty naszej szkoły sprawiają, że się wyróżniamy. Klasy liczące maksymalnie 22 osoby. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Osiąganie przez uczniów tytułów laureata oraz finalisty. Sale dydaktyczne w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny. Nowoczesna pracownia komputerowa. Czytelnia i biblioteka z najnowszymi książkami. Zajęcia w systemie jednozmianowym od godziny 8. Możliwość poszerzenia wiedzy podczas kółek przedmiotowych. Dodatkowo konsultacje indywidualne z nauczycielami. Realizacja pasji artystycznych. Integracja uczniów podczas wyjazdów do Krakowa na spotkania młodzieży pijarskiej. Na kursy animatora pijarskiego w Poznaniu, przeglądy z holi pijarskich w Łowiczu, a także na wspólny sylwester w ośrodku pijarskim w Łapszach Niżnych w Pieninach. Szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie naboru Wulkan. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pijarzy.bolesławiec.pl.